Wreszcie jakaś fajna część tej przeprowadzki, czyli przeprowadzenie motoru. Wjechałem w coś. Dziury u nas, na pewno są testowe dziury, które sprawdzą wytrzymałość tej konstrukcji. Teraz powinien tak zahaczyć o tą... I na przykład się przewrócić. O, to jakieś drzewko. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie jest dobry pomysł. Mega zły pomysł. Dalej, trzymajcie, trzymajcie. To ma taką masę, jak się teraz będzie, to nie wyhamuje. Nie pojadę, nie wyhamuje. Dalej wjedziemy. Będziemy mieć w salonie, tak. Dobra. Dobra, i teraz tak, spokojnie jedziemy. To zabiska. Ale ciężkie w k***. To jest najcięższa misja mojego życia. Jest! Trzymajcie, dokładnie tak miał być, na 100% tu jest prąd. Nie, gość mówił, że tam. Nie masz. Dobra, nie, to obróćmy. Jeszcze zaraz pojedziemy na pustynię pozamiatać. Tak, 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 warto. Wiesz, że ten? Pustynia to jak wielka kuweta dla kotów. Idą sobie dwa koty przez pustynię i jeden do drugiego mówi: stary, nie ogarniam tej kuwety. To będzie najlepszy prysznic, jaki przeżyję w tym tygodniu. Tak, tak. Wymyślcie? Trzęsłem kamerą, bo myślałem, że to jest szampana, chłopie, i tak trzęsę tą kamerę, no widziałeś, jak się trzęsie ekran? Tak, tak, trzęsę, bo myślałem, że to jest szampana trzęsę. Dawno nie nagrywałem nic. Leżeć. Chmurka. Leżeć. Tak. Siad. Tak. Ja się wkurza trochę. Leżeć. Leżeć. Tak. Leżeć. Koniec szkolenia, koniec! Siad! Nie zgaduj! Chmura, siad! Tak! Podoba mi się ten wyjazd tak naprawdę, bo nie dość, że nie muszę tego rozliczać, to jeszcze nie muszę płacić. To nie są właśnie chyba komary, to są muchy, nie? Tak, tak. Nagrałeś chmurkę? Porno. A nagrałeś to, jak się zestrzała? Będzie zaraz to sprzątać. Spala na ciebie biedna, spala na ciebie. Chmura, a tak! Będę ciągnął ten żart, że tak, no, wyskląda i kiedyś zrobię takiego kloca na środku domu i później chmura. Tak jak jest młody, może wynąć młodsze złożenie na świecie. Dobra, Dawid, jedź, jedź teraz! Krzysiu, jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Michael! Czy ładnie wyglądasz na podróż? Jak ci się podoba? Michael dostał zakaz srania u nas, więc przejdź do chłopaków. Nienawidzę mini Majka. Co? Chrapie jak świnia. Nikt nie chrapie na świecie jak Mike. Nikt nie chrapie na świecie tak jak Mike. Nikt, stary. Chłopie. A my za chwilę zaobserwujemy, panowie, czy wasze koleżanki potrafią robić drinki. Znacie, brawa! Brawa! Weronika wykonała takiego przezroczysto-czerwonego drineczka i teraz Weronika powie nam wszystkim, jak go nazwała. Słuchamy. Nazywa się... Co w tym drinku w środku jest? Jest na oko nalane Bacardi, do tego na oko nalane Martini, do tego jest grenadina i do tego odcinka Sprite, żeby smakowało. Dzięki. Słuchajcie, drodzy Państwo, ja w życiu troszeczkę tych drinków zagustowałem, także pozwolę sobie chociaż delikatnie każdego sprawdzić. Dobre, Weronika. Tak, dobrze. Dobrze. Słuchajcie, brawa! Słuchajcie, pierwsze pytanie, jak nazywa się ten long drink? Słodka pomarańcza. Słodka pomarańcza. Brawa, panowie, tak nazywa się ten long drink. Dobrze, świetnie. Gdzie, co w tym drinku jest? Sok pomarańczowy. Słodka grenadina, chyba trochę za dużo. Sprite i jakaś wódka. I jakaś wódka. Dobrze, uwaga. Słodkie, delikatne, ale może sponiewierać. Słuchajcie, Kasia też przezroczysto, oj, mocno dużo ulewane. Drink nazywa się tak, a wygląda jak? Wujaszkowy przysmak. To już chyba wiemy, co tam jest. Słuchajcie, i Bacardi. I Bacardi. Dwa razy Bacardi. I co? To jest grenadina z serą zamiast granata. I Aperol? Może to? Nie wiem. Nie! Słuchajcie, to było 3 minuty temu, to było bardzo dawno, także można już zapomnieć. Trzy razy Bacardi! Przysmak Wujaszkowy! Prośba do was.
was, żeby każda z was przyprowadziła za bar tutaj swojego kolegę, właściwie wszyscy się znacie, ale trzeba wybrać każdy was jednego na degustację przez was wykonanych long drinków. Michael, chodź, Michael, chodź! Nie, ja to mam faktyna! Co? Do końca! Ja tam nie idę! Michael bierze trzy! Michael każe! Trzy razy! Michael każe drinka! Który pierwszy z was wypije swojego drinka do dna przez rurkę, nie dotykając rękoma, ten oczywiście wygra ten konkurs, no i wiadomo, że jemu drink najlepiej smakował. Mike, ty nie lubisz przegrywać! 3, 2, 1, start! Naszych barmanek! Słuchajcie, kto wypił najwięcej? Tu kolega. Tu kolega. Dobra, Mike, smakuje drink? Za mocny. Jak smakuje bardzo drink? Dobry, bardzo dobry, bardzo dobry. Kolega? Bardzo dobry. Bardzo dobry. Drinki są dla was, na spokojnie. Michael, masz dobrze. Siemaneczko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie wodę prażoną, ważoną. Tutaj będzie gotowana w tym właśnie czajniku. Mamy tutaj również papier toaletowy, tak zwany ręcznik papierowy. Filiszki, które mogą przydać nam się tutaj, aby polać sobie doskonałe winko. Zaraz testujemy sobie zapach tych szklanek. Mamy też tutaj świeżą wodę, proszę bardzo. Świeża woda. Jest, czuć ciepło, zdecydowanie ta woda zaczyna być ciepła. Poczekajmy jeszcze odrobinę chwil i zaparzymy sobie tutaj herbatkę. Piotrulo zarzucił tutaj pierwsze dwie piękne saszetki herbaty. Zalewamy tutaj, proszę zobaczyć, zalewamy aromatyczną herbatę. Jest gotowa do zaserwowania. Zapach jest po prostu niesamowity, moi państwo. To był przepis na idealną herbatę, którą możecie przyrządzić sobie w domu. Wystarczy śledzić ten prosty przepis, który właśnie wam przekazałem. Nie pozostało nam nic innego, jak skosztować tej pięknej, aromatycznej herbaty. Ale z gorąca nie będę teraz pił, bo poparzy moje wargi. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca tego przepisu. Mam nadzieję, że przepis wam się przyda i będziecie korzystać. Tak, że będziecie korzystać z niego zawsze w domu. Ja tutaj w tych spartańskich warunkach przygotowałem tą piękną herbatę, proszę państwa. Jak najbardziej. O tak. Wyrzucamy tutaj torebeczkę herbaty, ale musi pan trafić. Prawie się udało. Niesamowity, nieskazitelny smak. Wygląda, że Krzysiu, jakbyś kebaby sprzedawał. Czemu? Ale historia taka, że zrobiliśmy ten bób, bo miałem tam taki palnik. Wstawiliśmy do normalnie garczek wodę, spełem bób. 10 minut smakuje, zarąbisty. No i mówię, że gotowy. A oni mówią, że bób się robi 40 minut. A jak to 40 minut? Nigdy nie robię 40 minut, zawsze po 10 minutach jadłem. Bo on jest tak, taki chrupki, taki twardy, fajny, wyskakuje z tej skorupki idealnie. I tylko później mi mówili, że przecież zaraz kupa mnie złapie, że będzie mi się chciało srać cały czas. A ja mówię, przecież zawsze tak jadłem, a nie za 10 minut ból i rura. My przyszliśmy pooglądać, no nie wiem, trochę tak się dziwnie patrzą. Ale mega! Otaczają nas. Ja, ale stado w ogóle. Popłyniemy, ja wiem, gdzie one poleciały, a? Dobra, śledzimy je. Kozak, jedziemy, normalnie. A, tam mają szopę. Pojechali po sprzęty. Zaraz wylecą z baseballami, no. Z baseballami. Prędkość nieznana. Temperatura w normie. Pierdłeś? Nie, kierownica skrzypła. A jakbym pierdnął, to byś raz mogło trochę odwrócić. Dziecko tam zasnęło? Wow. Jaki słodek. Uwielbiałem zawsze takie w akwaparku, dawali mi losowy numerek, po czym okazywało się, że półka była od samej góry. Ale Krzysiu, ten na deskorolka, snowboard, wiesz, umie zbalansować ciałem. Ale mu wyrwało. Sytuacja tego typu, wychodzę, zakładam jakieś klapki, a ten ratownik do mnie mówi tak: ty, to moje klapki, ziomuś. Wstawaj na nogi! Wstawaj na nogi! Nieważne jaki sport robisz, w każdym sporcie inne mięśnie pracują. Na przykład tu mnie mega bolą nogi. Ale ty tak wyskoczył. Na cycek jej wypadł na początku. Ja bym chciała. Ja się czułam, jakbym się cały raz wywalała. Trzymaj się! Ale
co Krzysiu, wbijamy teraz na nóżki, nie? Na nóżki. Nie umiem tym kierować, takie silne. Za dużo! Ale nic się nie stało z tyłu. Ja wiem, ale po prostu mi się strój cały tak odkręcił i wie, ja się czuję niekomfortowo, ale ogólnie ale surfer, dobrze. Mocne, mocne, fajne, fajne, ale nogi pracują mocno. Ale noga boli, to serio. To trzeba nawet nie sam ciężar, tylko wręcz się trzeba tak odwinąć. Dobrze! Bardzo dobrze, Vera! Ej, tu jest łatwiej, mam wrażenie. Na dole jest spoko, u góry. Serio, bo tam jest taka męczarnia, że to cały raz wyrzuca, a tutaj pan się trzymają z killerka. Ale fajne, nie? Fajne, no fajne. Cicho! Marcie zimno! Marcie zimno! Morci! Zajebałam tyłkiem za jednym razem. Mocnie! 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 Zawsze jest śmieszna. No na dupę jest trudno, trudno. Trzeba dobrze wycelować, a dupą jest ciężko. Co? Masakra. Ale zmasterowałeś, że mega dobrze idzie. No ten obrót próbowałem zrobić, ale on jest mega trudny. I zawsze spodnie z dupy spadają. Właśnie mówię do Kasi, że tam byliśmy, w tym wirze byliśmy. Co było najfajniejsze? Wir. Wir i moja gleba na psywę. Ej, minimalnie, jeśli powiesz teraz liczbę i trafisz ją na boxerze, dam ci 2000 zł. Może to być nawet jeden, możesz wybrać sobie. A ile jest w pomyłce? 10. 530. Dobra, bo to nie wiedziałeś jak jest, działa maszyna, nie? Uwaga. No! O, prawie! Murcik, ty to samo. Co? To samo, dawaj. Tak? No. To powiem 3. 3? No. Do 10 jest pomyłka. To już bardziej by cię opłacało. Dobra, to powiedzieć na przykład 9. To powiem... Bo masz dalej... No, 9, no, powiem 9. O nie! Ale to była próba, masz jeszcze jedno. 119. 119. Co? Co? Musisz teraz wytatuować sobie 119 w tym miejscu. O, nawet 118, nie. I jak cię wyśmiali? Jak mnie wyśmiał jest tak. Dawaj nogą. Ile powiedziałaś? 317. No i nic. No i słuchaj, słuchaj jak zagrałaś. Za uderzenie. O jest grana! Nieźle, nieźle! Nieźle, nieźle, wspania! W Świnoujściu mają swoje palmy i pomyślałem sobie, że to będzie idealny moment, żeby zrobić małego pranka. Kupiłem farbę, przefarbowałem włosy na różowo, no i zrobimy zdjęcie pod palmami i wrzucę to na Insta jako, że niby to jest zdjęcie ze Stanów. Zobaczymy, kto się nabierze. Palmy w Świnoujściu, polskie palmy. To zrobić to w ten sposób, żeby trochę jednak było widać, że to jest Świnoujście. No i zobaczymy, kto się skapnie, że to nie są Stany, a kto się jednak nie skapnie. Git, jak ktoś jest ze Świnoujścia, będzie wiedział, że to Świnoujście. Zobaczymy, ile osób się nabierze. No raczej będę wrzucał to takie szerokie, żeby było widać, że tu są te stopieńki, żeby było po prostu, żeby było po czym rozpoznać, że to jednak nie są Stany. Będziemy wracać w aucie z Martą i Werą i plan jest taki, że będę wracał cały czas w bakecie, żeby Marta do końca nie wiedziała, że przefarbowałem i być może sama się też nabrała. No, baterie u trąby w łazience kosztują 40 tysięcy. Wszystko z przechodzą do domu. Zapraszam serdecznie. Jaki opening do domu? Nie. Mam ściągnąć buty? Nie musisz. A, okej. Okay. Fajnie wyprofilowana. Patent już testował. Dobrze leży. Ja się cieszę, że ja tutaj będę po prostu teraz w tej przestrzeni. Będę trochę gościem. Ja się jaram. Tak dla was, możecie iść często. Ej, koleżko. No Majkę.
Jezu, Mike. Już pod kota, spokojnie. Generalnie fajniej niż w poprzednim. Ej, a jaka cisza jest, nie? Odkąd Patrycki przestał być w ekipie, to jest taka cisza. Zaraz by było, kurwa, siema! Gdzie jest p***a kibel, bo muszę się wysrać? No, ludzie z mocy, no, powiem ci. Wow. Wow, ale mocny balkon, gościu. No ja bym mógł taki mieć. Tu jest wybieg, można rozłożyć czerwony dywan, wychodzisz. Tam na dole siedzi publiczność, tam i tam. I wszyscy dają plakietki 10, 10, 10. A ty wychodzisz. Chmura. Marta ma największy, no. Ja na pewno za to najmniejszy. Nie wiem, czy byś się odnalazł w takim dużym pokoju. Na pewno bym miał duży bałagan, na małym przynajmniej będę, myślę, że będę... No, mały bałagan, nie? Będę duży pokój, duży bałagan, mały pokój, mały bałagan. Patrzcie na to arcydzieło. Niesamowite. Kunszt sztuki byle jakiej. To jest sztuka byle jaka. Czyli ucinasz kawałki płaskowników pod kątem i wpierdzielasz w dowolne miejsce na tej kratce. I powstaje, no pewnie kosztuje... No ale jest bardzo ładne. Nie no, ja stoję tu i się zachwycam po prostu, ja nie wiem. Co powiedzieć, po prostu brakuje mi słów. Krzywy już jest testowany? Idzie, no. Jak się cieszy. Wiesz, co jest fajne? Fajne, że jest wrzątek w wszystko jest fajne, kranie. Nie ma... No, w kranie jest wrzątek, nie trzeba gotować wody. O, to jest to, co Kasia mówi. Wszystko tu jest ładne, nie ma brzydkiej rzeczy. Tak. Nie, no. Mam dupy, że tu nie mieszkam. Biedna Katie. Ale za niedługo może.